Cześć moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym materiale, a dzisiaj chciałbym potestować co nieco radiotelefon Quangsheng UVK5, urządzenie przenośne, dwupasmowe, które pracuje w paśmie 2 m 70 cm. Spróbuję przeprowadzić jakieś łączności dyrektowe, czyli bezpośrednie w paśmie 2 m oraz 70 cm oraz poprzez przemienniki. Zobaczymy, może jakieś stacje się zgłoszą, więc może tutaj ktoś się wypowie, jak będzie mnie słychać przez to urządzenie, ale też usłyszycie, jak słychać przemienniki, ewentualnie korespondentów na tym urządzeniu. Zobaczymy również, z jaką jakością to urządzenie będzie pracowało w paśmie lotniczym, a dokładnie jak będzie pracował odbiornik. Zainteresowany tematem zapraszam do oglądania. Spróbuję zrobić wywołanie ogólne na przemienniku. Jest to przemiennik, który znajduje się w Limanowej, a dokładnie w okolicach Limanowej. Zobaczymy, czy ktoś mnie odbiera. Przemiennik otwiera się tonem 107,5 Hz. Taki ton już tutaj w radiu ustawiłem, oraz shift standardowy, czyli 0,6, czyli dokładnie 600 kHz na minus. O, przemiennik się otworzył, jak słyszycie. A spróbuję zawołać. Wywołanie ogólne na przemienniku Stefan Kłebek 9 Maria Ewa Ewa na próbach. Proszę o raport. Piąteczka strzelę. Chyba jakaś nakładka była. Jeszcze raz proszę o raport. Tu Stefan Kłebek 9 Maria Ewa Ewa. No, dziękuję za piątkę. Z tej strony Andrzej, moje imię Andrzej, nadaję z Bochni. Testuję takie urządzenie jak Quangsheng UVK5, taki nowy wynalazek. Powiedz mi, jak słyszysz moją modulację. Tu jest Q9 Maria Ewa Ewa. SQ9WGR, SQ9 Maria Ewa Ewa. No cześć Wojtku, widzisz, teraz twój znak rozszyfrowałem, bo wcześniej jak wyszedłeś na przemiennik, to nie słyszałem. No, nagrywam tutaj krótki materiał właśnie odnośnie tego, jak działa to urządzenie. Fajnie, że się zgłosiłeś. Dość to nawet przyzwoicie działa. Mówię do urządzenia z jakiejś odległości 10 cm. Jeżeli chodzi tutaj o odbiornik, też słychać przyzwoicie głośno to urządzenie działa, aczkolwiek wydaje mi się, że na Baofengu trochę ładniej odbiornik działa, ale to jeszcze będę musiał potestować, zobaczymy. Proszę bardzo, SQ9WGR, SQ9 Maria Ewa Ewa. Działa dobrze, kosztuje niewiele, a zawsze jest to jakaś, wiesz, jak to mówią, nie szkoda, jakby się zniszczyło, czy zgubiło, czy coś tam jeszcze, to nie szkoda, no w ten sposób. To też można trochę popatrzeć po prostu, jeżeli chodzi o pryzmat ceny. Ta
też jest to taki jego, można powiedzieć, atut albo plus. Proszę bardzo, Andrzej, do ciebie. SQ9 Maria Ewa, Ewa, SQ9 WGR przez mobil. SQ9 WGR przez mobil, SQ9 Maria Ewa, Ewa. A powiedz mi, Wojtek, bo z mobila nadajesz, jesteś w samych Niepołomicach? I ewentualnie jakie urządzenie, jaka moc, jaka antena? SQ9 WGR, SQ9 Maria Ewa, Ewa. SQ9 Maria Ewa, Ewa, SQ9 WGR 7. Wiesz co, tak, w Niepołomicach tutaj poruszam się, można powiedzieć, stacjonarnie po Niepołomicach. I proszę ja ciebie, a jeżeli chodzi o urządzenie, to jest Jesu FT4X z mikrofonogłośnikiem i podpięte to jest pod antenę Diamond 770, tylko już tam nie pamiętam, które to oznaczenie, ale generalnie 770. No i tam 5 watów ustawiamy, 4, nie wiem ile tam dokładnie wychodzi. Tak to wygląda po mojej stronie. Proszę, Mike, do ciebie, Andrzeju. SQ9 WGR Mobil, SQ9 Maria Ewa Ewa. No fajnie, Wojtek, dzięki za informację. No i tak jak wspomniałem, radio ten Kuangsheng UVK5 i jestem podpięty pod moją antenę stacjonarną, czyli Diamonda X510. Moc tego urządzenia jest tu ustawiona na high, czyli tak jak producent tu podaje 5 W. Pewnie nie ma to 5 W. Pewnie około 4, ale tak słychać jak słychać. Dobrze, mam jeszcze prośbę do ciebie, czy ewentualnie masz możliwość przejścia na SR9P na 70 438 850 i ewentualnie tam byśmy jeszcze zrobili próbę. Co ty na to? No, to daj mi chwilkę, ja sobie tylko radio wyustawiam, ok? Szybko muszę wyustawiać urządzenie. SQ9 WGR Mobil, SQ9 Maria Ewa Ewa. SQ9 WGR Mobil, SQ9 Maria Ewa Ewa. Wojtku, ja cię nie odbieram, wiesz? Wchodzisz na przemiennik, ale są same szumy. Przemiennik odbieram na całą skalę według tego wskaźnika, ale słyszę go dobrze, także tutaj no nie odbieram cię. Po prostu z szumem wchodzisz. SQ9 WGR Mobil, SQ9 Maria Ewa Ewa. Ok, SQ9 WGR Mobil, SQ9 Maria Ewa Ewa. Dobrze, Wojtku, to dzięki za próby. Będziesz mógł się odsłuchać na filmie. Zobaczysz, jak to było. A tu Józef się zgłosił, to może z Józefem coś potestuję jeszcze tego Kuangshenga. Proszę bardzo, SQ9 OKU, SQ9 Maria Ewa Ewa. Lekki taki szumek, no można by było taka czwórka
w sumie modulacja, ale tam wiesz, jak byłeś na Łysej Górze na tym przemienniku, to no, to tam brzmiałeś niesamowicie. I to tak wyglądało, jakbyś ze stacji takiej dużej bazowej nawijał. No, proszę, SP9, nie wiem, czy dobrze, czy SQ9, Maria, Ewa, Ewa, SQ9, Okał. Tak, SQ9 OKU, SQ9 Maria, Ewa, Ewa. No, fajnie, Józef, dzięki za informację. No, testuję tutaj na potrzeby filmu tego Kuangshenga UVK5. Takie urządzenie przenośne, dwupasmowe. No i powiem Ci, że całkiem przyzwoicie tutaj działa na tych przemiennikach. Powiedz mi jeszcze, jak modulacyjnie słychać moje modulacje. Czy to jest głośno, cicho, jakieś wysokie, niskie tony? Jak to ewentualnie słychać u Ciebie? SQ9 OKU, SQ9 Maria, Ewa, Ewa. A tu SQ9 Olga Karolszula. Chciałem Ci powiedzieć, że bardzo ładnie, głośno, wyraźnie to słychać. No, no przede wszystkim lepiej idzie niż baofengi niektóre, które bardzo cicho chodzą, a ten idzie doskonale, superowo. A przede wszystkim chciałem Ci powiedzieć, że ja to urządzenie też mam. Także już go przetestowałem. I tam modulację ustawiłem na czwórkę, wiesz, no. I wiem, że pod kątem modulacji jest to niezłe urządzenie, over. Tak, SQ9 OKU, SQ9 Maria, Ewa, Ewa. Ja mam chyba ustawioną piątkę, ale tak odsłuchiwałem się na drugim urządzeniu. Jakoś tam specjalnej różnicy nie widziałem, czy to była trójka, czwórka, czy piątka. Podobna barwa modulacji była i głośność. No ale to pewnie też w zależności od egzemplarza. Dobrze, Józef, słuchaj, bo ja jeszcze mam taką prośbę do Ciebie, może byśmy skoczyli na dwójkę, na częstotliwość direktową. Znaczy nie wiem, czy dolecę do Ciebie z 5 watów, ale może się uda. I byśmy spróbowali jakieś QSO zrobić bezpośrednio. Co Ty na to? SQ9 OKU, SQ9 Maria, Ewa, Ewa. No nie ma problemu, tu SQ9 Olga Karolszula. No to chodź na częstotliwość, ja często przebywam na 145-300. Pasuje Ci, over? Okej, 145-300, no to QSY, ja tam chwilę poczekaj, ja sobie radio tam poustawiam, bo nie mam żadnych częstotliwości ani nic zaprogramowane, tylko na bieżąco to wszystko robię z klawiatury, więc jakbym się nie odzywał przez pół minuty, to poczekaj chwilkę na mnie, a ja już przechodzę na 145-300, QSY. Okej, ja już jestem. Menu. Cancel. Menu. Frequency direction. Confirm. CTCSS. Confirm. Ansel. SQ9 OKU, SQ9 Maria, Ewa, Ewa. Tak, Andrzej, odbieram tu SQ9 Olga Karolszula, odbieram Cię, ale wiesz co, tu już odbieram Cię bez wskazań. No w sumie, ale gdzieś tak modulacja na czwórkę, over. SQ9 OKU, SQ9 Maria, Ewa, Ewa. No okej, okay, Józef, no ja Cię odbieram bardzo dobrze na tym urządzeniu. Jest czysta, klarowna modulacja. Powiedziałbym, że takich wyższych tonów jest więcej. Głośno słychać czysto, bez najmniejszych problemów. Co prawda wskazania na tym urządzeniu, wskaźnik pokazuje sygnał 0, ale bez najmniejszego problemu Cię odbieram. Proszę bardzo, SQ9 OKU, SQ9 Maria, Ewa, Ewa. Maria, Ewa, Ewa, SQ9 OKU. Także no idzie w sumie bez wskazań, ale widzisz, dolatujesz, wszystko rozumie, co mówisz, także nie ma żadnego
No, ale to tam wiadomo, że z 5 watt to już wiesz, no idzie to słabiej, nie? Przede wszystkim, bo ja w tej chwili to tam w granicach chyba 12 watt tutaj nadaje over. Tak, SQ9 OKU, SQ9 Maria, Ewa, na próbach. No to dobrze Cię słychać. Jak z 5 watów mnie odbierasz, to też fajnie, bo między nami pewnie będzie gdzieś ze 40 parę kilometrów w linii prostej i jeszcze dzieli nas cała Puszcza Niepołomicka, więc i tak się dziwię, że mnie odbierasz z tych paru watów. SQ9 OKU, SQ9 Maria, Ewa. Ewa, SQ9 OKU. Dobra, Andrzej, no to przetestowałeś, no i chyba to już jest wszystko, chyba, nie? Over? Tak, myślę, że tak. Na przemiennikach przetestowałem, nagrałem krótki materiał. Z Tobą też przetestowałem w Direkcie. Radio działa poprawnie. Także w sumie za te pieniądze nie ma co szukać jaj kwadratowych, jak to mówią. SQ9 OKU, SQ9 Maria, Ewa. Zgadza się, ja tyle ile chciałem powiedzieć, że to urządzenie w sumie radiowe jest fajne, a przede wszystkim na wypady, wiesz, gdzieś tam w góry, no to też jest superowe, bo jeszcze chciałem powiedzieć, że to urządzenie mało pożera prądu. Wiesz, ja go włączyłem, ci chciałem powiedzieć, że go włączyłem i chciałem sprawdzić na nasłuchu, kiedy ono się wyłączy. Wiesz, że 4 dni po prostu ta bateria podtrzymywała, wiesz, nasłuch. 4 dni, tyle ci chciałem powiedzieć. To moje osobiste, wiesz, sprawdzałem, czy to pożera dużo prądu i ci powiem, że mało prądu pożera to urządzenie radiowe, co w tej chwili testujesz, over. SQ9 OKU, SQ9 Maria, Ewa. No, to dzięki za cenne informacje, na pewno widzowie będą zainteresowani. Także dobra informacja, że urządzenie baterię długo trzyma. Co prawda jest tu akumulator, tak jak producent podaje, 1650 mAh, no ale tak jak mówisz, jeżeli mało prądu pożera, to jest ok. Ja już któryś dzień się bawię tym urządzeniem i tak naprawdę to mi dopiero jedna kreska spadła tutaj ze wskaźnika, jeżeli chodzi o akumulator. Także tutaj jestem pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o pracę tego akumulatora. SQ9 OKU, SQ9 Maria, Ewa. SQ9 Maria, Ewa, SQ9 OKU. Dobra, Andrzej, to na razie. Do usłyszenia. No i życzę miłego wieczoru. 73. Okej, Józef, dzięki za testy. Pozdrawiam i do następnego usłyszenia. 73. Jak widzicie, urządzenie całkiem przyzwoicie działa, jeżeli chodzi o pasmo 2 m oraz 70 cm. Korespondenci mówią, że audio jest dobre, jeżeli chodzi o modulację. Z drugiej strony też całkiem przyzwoicie słychać. Ja tutaj bez najmniejszych problemów odbieram i na Direkcie, i poprzez przemienniki. Jeżeli chodzi o audio z tego głośnika, to całkiem też przyzwoicie słychać głośno. Wyraźnie, nawet tak przez chwilę, jak słyszeliście, ustawiłem urządzenie na całą głośność i też było ok. Nie było jakichś specjalnych zniekształceń, także całkiem przyzwoicie urządzenie tutaj działa. Za chwilę spróbuję coś posłuchać na paśmie lotniczym, to też ewentualnie zobaczycie, jak chodzi odbiornik w modulacji AM i na paśmie lotniczym.
Jak słyszycie, pasmo lotnicze w tym urządzeniu działa. Siła sygnału dość dobra. Natomiast mam wrażenie, zresztą to słychać też na nagraniu, że podczas odsłuchu modulacja jest zniekształcona, ale nie jest na tyle zniekształcona, żeby nie zrozumieć, o co chodzi. Tak porównując na przykład to do urządzeń typu Yesu, ewentualnie typowych skanerów, jednak tutaj jakość, jeżeli chodzi o odbiór, no nie jest zbyt dobra. W sensie ten głos jest zniekształcony. No ale też nie ma co wymagać od urządzenia, które kosztuje w Chinach kilkanaście dolarów. To tyle, myślę, że na tą chwilę. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tego urządzenia, ewentualnie jakie macie sugestie na kolejne materiały. Ja myślę, że w najbliższym czasie też postaram się nagrać materiał z tego, jak urządzenie skonfigurować do pracy przez przemienniki i ewentualnie jak zapisać częstotliwość do przemiennika. A tymczasem dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i do następnego zobaczenia, do usłyszenia, cześć!